kochani! Lecimy na wakacje! Jak mi dynda z tyłu, taki kikucik jeden. Nie jeden. Serio? No, my slick bum! Weź, kochana, tego wariata schowaj. Tylko wariaci są coś bardziej. Let's go! To była najsprawniejsza odprawa w moim życiu. Zaczynamy, lecimy. Już zaraz otwierają nam gate i pakujemy się do samolotu i czeka nas 4-godzinny lot i będziemy na wakacjach. Tu ma 16. Na lepszy sen. Gdzieś na świecie jest 12. Na kosik here. Doleciały. Save and sound. Yep. Przechodzę do pokoju i czekałam na coś takiego. To ja zrobię wam room tour, bo tego jeszcze nie było. Wczoraj miałyśmy dzień organizacji i próbowałyśmy jeszcze trochę korzystać ze słońca, no ale było już go bardzo mało. A dzisiaj mamy beach day, bo jutro jedziemy na safari. Zaczynając od drzwi, mamy taki widok. Tu na razie mamy walizki i to jest po prostu Sodoma i Gomora, bo wiadomo, trzeba outfity planować. Bo jutro jedziemy na wycieczkę. Dzisiaj kupiliśmy sobie 3 wycieczki, ale to wam powiem zaraz. Tam jest pokój, tu jest toaleta. I tutaj generalnie girlhood on point. Totalnie clean girl aesthetic. A i tak wygląda nasz pokój. Mamy 2 osobne łóżka, myślałam, że będziemy miały jedno. Ale mamy... O! Co to za czeka tam idzie? Ola! Witamy dzień trzeci. I jedziemy dzisiaj na safari, tak jak wczoraj. Tak, pustynne safari. I jedziemy do wioski Beduinów, i wielbłądy, i kłady, i jeepy, i ubrałyśmy się yin-yang. Jedziemy jeszcze szybko kawę zgarnąć i jedziemy. Przyjechał nasz diligence, pierwszy. Mało akcyjny bagol. Chyba nie, tak samo jak konie i takie instrumenty, chyba ja w ogóle nie jestem mięsna. Aż tak. Ja to kurczak enjoyer. Ja to szynka parmeńska enjoyer. No ale fajnie, podoba mi się to bardzo. Love the design. Dostaliśmy jakąś herbatkę. Nie, właśnie to miało na myśli. Nie, mieszkałem cały czas. Ja tu pracuję 17 lat, to nie są czarna herbata. Czarna, słodka. Ale taka słodka ciekawa, no. Pustelnicy. Listen, Al-Gaib. Damska toaleta. Mega. Bo mi się to chciało. Jesteśmy już chusty, jesteśmy zawiązane. I lecimy na safari. Yes. Boże, tylko żeby mi się podkład nie odbił. Jakie uszy! Jak słoń taki, który latał. Dumbo! Dostałyśmy egipskiego Red Bulla, który się nazywa Tamarin. Robimy test, czek. Dobra, ale no nie jest gazowana, jak Red Bull. Taka wanilia. No, ale ja nie lubię czarnej, ale ogólnie... Gotują ziemniaki, sos, taka mała mięsa, ilość, ryba, wszystko gotują. Fajnie. Siebie nigdy w życiu nie widziałam. A za rąbę chod. Taka, a za dolar? Zobacz, tak wygląda. Tak wygląda. Dola? Obawiam się, że jest tu echo, także najmocniej was przepraszam, ale ja mam chyba udar.
Strasznie boli mnie głowa, bo wróciłyśmy i byliśmy jeszcze chwilę na plaży i się opalałyśmy, bo jeszcze wróciłyśmy jakoś o 13.30, bo wyjazd był o 7.00. Generalnie ta wycieczka była tak świetna, serio. Mam nadzieję, że fajnie to zmontuję i że fajne ujęcia wam pokażę, ale naprawdę miałam taki fun. Te kłady, wioska Beduinów. To jest mega ciekawe, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją totalnie w innej cywilizacji, bo Beduini no, nie uznają prawa, są pustelnikami dosłownie i żyją z tego, co im da pustynia. Generalnie też aktualnie się tam utrzymują z turystów. Dałam trochę jedzenia, dałam trochę kasy. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Boże, muchy atakują! Hello vlog! Kolejny dzień, dzisiaj mamy kolejny dzień wycieczkowy. Muchy tutaj tak atakują, że nie da się po prostu. No dzisiaj idziemy na nurkowanie, snurkowanie z żółwiami. Wczoraj, nie wiem czy wy to widzicie, ale się tak spiekłam, że podejrzewam, że zjedzie mi skóra z nosa, ale I hope so, że to się nie stanie. Pojechały, jesteśmy w Port Galib i zaraz wsiadamy na statek. Ale jesteśmy tu spóźnili się pół godziny, czekaliśmy na nich pod hotelem, potem skancelowali, więc przestrogę nie róbcie, tak? Bo teraz jesteśmy... Nie, bluzka mi się roluje. Kurzona trochę. No. Only positive vibes. Może! Czasem wiem, że nie daj się dobierać. Ciężka praca popłaca. Patrzcie, czego się dorobiłam. To wszystko dzięki mojemu kursowi kryptowalut. Zostań milionerem, tylko 5 kroków. Jurka pływa! Było bardzo dobre jedzenie, obiad. Tutaj? Tak. Że ma być? No, będzie, na pewno jakiś będzie. Kto z was ma jacht i potrzebuje kogoś do prowadzenia, to aplikuję. Jako sexy captain. Wynurzałaś głowę, widziałaś cały ten świat naokoło, ale jak nurkowałaś, jakby nie widziałaś tego w ogóle, co jest pod tobą, co nie? No. A jak zanurkowałaś i patrzyłaś tam w dół, to tam w ogóle totalnie jakby inny świat. Ja się z panem tutaj zaprzyjaźniłam jednym. Z panem. No ten, co ma plecy takie wydzierane, co wygadywał do nas. Zaprzyjaźniłaś się. No. Zdjęcia mi porobił. Sorry. My sobie zrobiliśmy foteczkę. Spaliłam sobie dupsko jak 150. Generalnie twarz też mam spaloną. Wow, to było takie świetne przeżycie, że jakby zabrałam sama siebie na wakacje i to nie są takie zwykłe wakacje typu, nie wiem, Paryż czy coś tam, gdzie już bywałam, nie wiem, nawet z rodzicami, tylko po prostu wydawanie własnych pieniędzy na ogólnie doświadczanie rzeczy i spełnianie jakichś marzeń, to jest po prostu wow. Jakby to jest warte wszystkie pieniądze świata. Zobaczenie nowych rzeczy i to, że mogłam popływać z żółwiami. Nie trzymajcie pieniędzy, bo pieniądze lubią być w obiegu i pieniądze lubią wam służyć. Także spend your money good. Ranie vlogi służą mi jako taka pamiątka na przyszłość, bo nawet ostatnio oglądałam vlogi sprzed, nie wiem, pół roku. Moje dzieci w przyszłości, jeśli to oglądacie, mama was kocha. I mamusia ma time of her life w wieku 21 lat, mówię do swoich dzieci, ale ostatnio bardzo mi się zmienił pogląd na posiadanie dzieci. Zawsze byłam taka anty, zawsze byłam taka nie, ja będę independent, single forever. Nie. Moja siostra urodziła pół roku temu dziecko i od tamtego momentu wszystko się u mnie zmieniło, ponieważ to jest tak bezgraniczna miłość, nawet cioci do dziecka, taka bliska rodzina, a co dopiero matki, jakby po prostu ja chcę być matką i ja nie będę wypierać tego, że ja nie chcę być matką. W sensie, jeśli Bóg da,
jeśli kiedykolwiek będę miała męża, jeśli kiedykolwiek... W sensie nie, bo ja mówiąc takie rzeczy manifestuję to, że nie będę miała i jakby odpycham tą energię, także jak będę miała... Mam męża, nie wiem jak ja mam to manifestować. Jestem taka wdzięczna, jesteś ze mną Julka. Naprawdę ja tak bardzo długo chciałam wyjechać z Polski. Chłop na wielbłądzie jedzie. Jakby ktoś mi powiedział, nie wiem, 3 lata temu, jak pisałam maturę, że wszystkie takie plany, które ja sobie założyłam, czyli wyjechać do Warszawy, utrzymać się na własny rachunek, bo innej opcji nie miałam, by przy tym spełniać swoje marzenia, podróżować, realizować jakieś cele, odnosić sukcesy. Są ludzie, którzy robią większe rzeczy ode mnie, a są ludzie, którzy robią mniejsze i jakby... Ja mam takie przekonanie, że trust the fucking process, bo proces ma w sobie to, że każdy ma swój, każdy od tak coś ma. Każdy ma przeznaczoną drogę i niektórzy dorobią się w wieku 30 lat, niektórzy się dorobią w wieku 20 lat. Ja wierzę w to, że wszechświat czy cokolwiek jest nad nami ma dla nas drogę i ja po prostu podążam za tym, co jest dla mnie, to co czuję, że jest dla mnie właściwe. I ogólnie bardzo Wam polecam tą książkę, Akt Twórczy, Nowy Sposób Bycia. Jutro jedziemy do Luxoru zobaczyć mumie i zabytki. All inclusive i baseny fajnie, ale po 2 dniach ja bym chodziła na rękach tutaj. Ja muszę aktywnie spędzać czas, ja muszę coś zobaczyć, jakby ja nie mogę... Hello? Jest taki przesąd, że jeśli okrąży się 25 razy, to się ma full zestaw, bogactwo, miłość i tak dalej, a Jula jest przesądna, także Jula właśnie w 30 stopniach zapierdala 25 razy w kółeczku. My już w Luxorze na wycieczce. Cóż, miałam misję zrobić zajebiste fotki. Jestem po prostu spocona jak nigdy w życiu. Mnie 3 osoby podeszły, żeby sobie zrobić ze mną zdjęcie, bo tutaj taka blondyna, jasne włosy i niebieskie oczy to chyba rzadkość, więc... A, jestem znana w Egipcie. I international. Tak, tak. Lecimy dalej. Będziemy pływać po Nilu, będziemy jeszcze coś tam, jakieś świątynie i tak dalej, także... No. Długi dzień nas czeka. Długi dzień! Ale pełen wrażeń. Pełen wrażeń i wstałyśmy o godzinie 4:00. O 3:30. Wstałyśmy 2 godzinki. Tak, więc całkiem fresh. Jak na to, że wstałyśmy mało dosyć. Żeby mnie tak faceci w Polsce zaczepiali jak tutaj. Mieliśmy drogę krzyżową. To już jest po prostu... No. Masakra. Straszne, no. Jak się zaczyna na chwilę trudno. O Jezu, ale gdzie jest to wyjście już stąd? Nie wiem. Wynośmy się stąd. Proszę, ja też. Thank you. O. Jeszcze po rosyjsku. I'm not Russian. Teraz jesteśmy w świątyni Hatshepsuta. Hatshepsut to jest kobieta. Hatshepsutki. Hatshepsuty. Ale patrzcie na to. Patrzcie na to. A czy tu jedziemy gdzie? A można jechać? Można jechać? Ja chcę jechać. Takim trolejbuskiem. Opłatą drobną. No bo to kawał drogi. Trzeba za przewodnikiem iść, nie? Fejmy zawsze na końcu siedzą. Ostatni będą pierwszymi. No, no. Bułgaria. Kto by pomyślał, że poznając się w morzu na chałupach narąbane o 6 nad ranem będzie miał bonding moment i lądujemy. Egipcie. Matko, jakie biedne pieski. A, cześć. Welcome to Vogue Beauty Secrets. Przez to słońce moja cera ucierpiała. Pierwszy ogień leci Anua tonik wygładzający. Następnie używamy Beauty of Joseon.
Następny produkt, czyli esencja z ślimaka Cosrx. Następną rzeczą jest to serum ze Skin 1004. Też nagminnie używam i zużycie małe produktu, którego używam, dużo, bo ja zawsze sobie daję takie 3 pompki na noc. Następnie pod oczy używamy kremu z Cosrx, tej samej serii ze ślimaka. Czy wiecie, ale w ogóle kiedyś śpiewałam, to tak całkiem profesjonalnie, tyle ile. Przy okazji opowiem wam o wczorajszej wycieczce do Luxoru. To była najsłabsza wycieczka ze wszystkich, na jakich były. Była fajna, ale była totalnie inna niż na tych, które byłyśmy. Czyli jakby miałyśmy kłady i cały jakby taki sportowy wyjazd, czyli fun. Byliśmy snorkeling z żółwiami, krabami morskimi, rafą koralową, wszystko. Full wypas. Słuchajcie, jak wyszłyśmy z wody i zdejmowałyśmy kapoki, to myślałam, że to był przypadek. Jak pan mi rozpinał kapok, to dwa razy, najpierw zapomyślałam, że tak mu się przysmykło, ale drugi raz, jak tak samo odpinał, to jak miałam bikini, to on mi odsunął, to jeszcze nie było widać nic tam dalej. Jakby, kurde, naruszenie totalnie mojej strefy jakiegoś komfortu. Julka idzie za mną i mówi, ej stara, on mi zdejmował kapok i odsunął mi całą pierś. Także jakiś zboczuch. Później zdejmowałyśmy kapoki same, się pilnowałyśmy, ale no jakby skąd miałyśmy wiedzieć, że osoba, która pracuje i będzie nam zdejmować kapoki, będzie chciała nasze cyce zobaczyć. Byłyśmy w Dolinie Królów, zobaczyć Tutenchamona, mumie, wszystkie te takie grobowce, bardzo fajne, to chyba było najfajniejsze. Było 32 stopnie, ale jak się jest na otwartej takiej przestrzeni, to tak odbija. Nawet będąc ubrana cała na biało, ja ledwo wytrzymywałam i Julka tak samo. Ale i tak było warto. Tak jak mówiłam, trzeba korzystać i wydawać pieniądze, żeby się rozwijać. Nikt za was tego nie zrobi. Pierwszego dnia też trochę popiłyśmy. Znaczy tak z umiarem. I była pusta sala, byłyśmy tylko my. Coś to ja byłam DJ-em, bo Guess Who puścił Sexy Red na cały hotel. Kazałyśmy DJ-owi puścić Sexy Red. Zostanę kiedyś DJ-ką, to nie zawiodę was. Już to zrobię. Idą wakacje, może zostanę DJ-ką? Sky is the limit. Słuchajcie, ja po prostu mam manię tego, że ja gubię zakrętki i moja mama całe życie mnie po prostu ochrzaniała za to, że czegoś nie zakręciłam, czegoś nie zamknęłam i naprawdę żyjąc on my own, staram się je trzymać, ale one po prostu same znikają, no nie wiem gdzie to jest. Od tego nie mam. Never mind. Hello! Witam w kolejnym update'cie. A ja już się cała spakowałam, wymyłam, zrobiłam skincare. Powiem wam, że ja już jestem trochę zmęczona tym odpoczywaniem, w sensie było super, dopóki miałyśmy dużo atrakcji, ale ja nie umiem odpoczywać, jak nic nie robię. I jak miałyśmy teraz 2 dni samego leżenia, nic nie robienia, to już mnie nosi, po prostu już chcę wracać do domu. Ja zmotywowana, bardzo dużo różnych rzeczy i ogólnie obrazów mnie tutaj zainspirowało. Już zaczyna mi trochę brakować moich rutynek codziennych. Wakacje wakacjami, ale ja mam tak ułożone życie, że ja wstaję rano i mam listę rzeczy do zrobienia i rytuały swoje i na wieczór i tak dalej. I tutaj w ogóle jestem tak rozlegurowana. Kurwa! W ogóle zdjęłam rzęsy i teraz moje oczy to po prostu... Był mi potrzebny ten wyjazd, potrzebowałam odpocząć. Chciałam coś zobaczyć, po prostu nieważne gdzie, potrzebowałam wyjechać na chwilę z Polski i się naładować. I tak też się stało. Jeśli chodzi o Egipt, bo też dostałam dużo pytań o to ogólnie o Egipt, czy polecam i tak dalej, to jestem naprawdę mile zaskoczona. Ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona i totalnie nie żałuję, bo żadna z nas nie złapała klątwy Faraona, całe szczęście. Jedyne co jakby mogę wam polecić, no podobno to jest loteria, jeśli ktoś dostanie, jeśli nie. Ja brałam przez cały wyjazd Enterol i unikać jakby tej wody spod prysznica. Twarz też sobie ogólnie mam wodą z butelki i tak dalej, więc to trzeba uważać. Egipt bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, naprawdę. Ludzie bardzo fajni,
Co prawda, jakby pracownicy hotelu super i tak dalej, ale przy wyjściu na ulicę to sami widzieliście, że to co się dzieje to jest wow. Jedyna rzecz na minus to jest to, że bardzo, bardzo, bardzo dużo osób i nawet tutaj w hotelu zaczepiało mnie o tatuaż ten, który jest najbardziej widoczny, jest arabski i po prostu jeszcze to oznacza Habibti, więc wszyscy mi zaczepiali ten tatuaż i jakoś jeszcze z tyłu na plecach mam. Z tyłu na plecach mam ten i nawet dzisiaj spałam na plaży i jakiś pan z obsługi podszedł do Julki, ja spałam, w sensie udawałam, że śpię, ale on jakby tak wziął ręką, jakby mi koszulę odsunął i że co ona ma po arabsku wytatuowane i jakby takie i mnie odsunął jakby hello? I chcecie jechać na wyjazd wypoczynkowy, głównie opalić się, przy okazji coś zobaczyć, wybawić się, zobaczyć fajne rafy koralowe i tak dalej, to ogólnie Egipt spoko. Uważać na klątwę, zabezpieczać sobie przewód pokarmowy i będzie spoko. Ja miałam tutaj świetny czas, fajne fotki i wracam do Warszawy. Piwo na bucie. Dlaczego? Piwo. Czy dodasz od siebie parę słów? Był wspaniale, bo byłam z tobą. Miła. Jesteśmy na lotnisku. Miałam moment wzruszenia i w ogóle i no. Oj, jaka czerwona. Spalone, opalone, wypoczęte, szczęśliwe. Wracamy do życia warszawskiego. Bezpiecznie, mam nadzieję, tfu. Ja też. I powrót do rzeczywistości. Bye.